Wojenny cmentarz w Marynie koło Bakałarzewa porządkują polscy i niemieccy żołnierze. To nekropolia, gdzie spoczywa około 1000 polskich, rosyjskich i niemieckich żołnierzy, którzy polegli w walkach I wojny światowej. Kilkunastu żołnierzy Bundeswehry i suwalskiego dywizjonu od ponad tygodnia wycina krzaki, zbiera gałęzie i śmieci. W planach mają naprawę parkanu okalającego nekropolię. Prace zamierzają skończyć w czwartek. Wtedy złożą na cmentarzu wieńce i oddadzą hołd poległym. Całość zainicjowała polsko-niemiecka Fundacja Pamięć, która opiekuje się grobami żołnierzy polskich w Niemczech i niemieckich w Polsce. Żołnierze Bundeswehry pierwszy raz gościli w Marynie rok temu. Porządkowanie grobów traktujemy jako naszą żołnierską powinność, wyjaśnia kapitan Uwe Fischer z kompanii Bundeswehry z Berlina. Also auf diesem Friedhof ruhen über 1000 polnische, deutsche und russische Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Tu na tym cmentarzu około 1000 żołnierzy leżą niemieckich, ruskich i polskich i nam to jest ważne pielęgnować ten cmentarz, bo każdy żołnierz, który w wojnie albo jakoś umarł, to powinien mieć szansę tak jak na normalnych cmentarzach, żeby było pielęgnowanie, żeby ładnie wyglądało.